Mamy w tych dniach tutaj w naszym zborze na Olszynce konferencję młodzieżową Paradoksy Kościoła. Pod takim hasłem się odbywa. Część uczestników tej konferencji zostało jeszcze na nasze nabożeństwo, z czego się bardzo cieszymy. A ponieważ jestem człowiekiem starszym już i nie pamiętam, ile to paradoksów podczas tej konferencji omówiliśmy, pamiętam jedynie to, co na początku konferencji ja omówiłem, bo to tak jakoś łatwiej się pamięta. Mianowicie powiedzieliśmy o tym, że oto najbardziej wartościowi pod słońcem ludzie, ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. To jakiś wielki paradoks. Ci, których świat nie jest godzien, czyli ludzie najwyższej klasy, najwyższej wartości w oczach Bożych, ludzie, których powinni nosić w lektyce, wozić na platformie, po mieście, ludzi, których powinni witać, gdy przyjeżdżają do miasta, prezydent Gdańska z tym łańcuchem swoim powinien stać i powitać. Tacy ludzie są zupełnie pominięci, zupełnie nie brani pod uwagę. Tułają się gdzieś, muszą się chować, muszą gdzieś tam ledwo co, ponieważ ten świat ich zupełnie, nie tylko, że nie rozpoznaje, ich nawet prześladuje, bo czemu oni byli w tych rozpadlinach ziemskich, w tych skałach, gdzieś tam chowali się? Dlatego, że ich ścigano, dlatego, że ich zabijano, dlatego, że ich chciano wytępić. Dzisiaj chciałbym, byśmy spojrzeli na kolejne paradoksy, jakie się pojawiają w sferze wiary w Boga, w sferze Kościoła, z jakimi mamy do czynienia dosyć często w naszym życiu. Dwa pierwsze paradoksy pomoże nam zobaczyć Jezus i Piotr. Jezus i Piotr. O którym chcecie, żebyśmy najpierw chwilę powiedzieli? No, Łukasz, naprawdę. Więc Jezus. Kim jest Jezus? Kto to jest Jezus Chrystus? Co byśmy mogli powiedzieć o Nim? Śmiało. Syn Boży, Zbawiciel. Król i Pan. Bóg. Człowiek prawdziwy. Prawdziwy człowiek. Nasz właściciel. Kyrios. Pan, który wziął, kupił nas za cenę swojej krwi. Na własność. Co jeszcze o Jezusie możemy powiedzieć? Sługa. Wczoraj było o tym. Przyjaciel. Jeśli chodzi o Jego cechy osobowości. Cichy, łagodny, pokorny, miłosierny i łaskawy, sprawiedliwy, święty, właśnie, bezgrzeszny. Moglibyśmy tak chyba dosyć długo mówić o Jezusie, kim On jest, jaki On jest. I serce rośnie, no nie? Jak tak zaczynamy się zastanawiać, z kim mamy do czynienia. Jaki On jest niesamowity, niezwykły. A Piotr, apostoł, Szymon Piotr. Szybki. No nie? Podobny do nas w wielu wypadkach. Zdarzało mu się coś mówić i nie dotrzymać później słowa? Zdarzało się. Co jeszcze w Piotrze widzimy? Nadgorliwość. Porywczość też? Z tym mieczem tam, jak ucho chlasnął? Co jeszcze? Jaki był Piotr? Grzeszny. Bardzo dobrze. Po prostu był grzeszny. Taki jak my. Taki jak my. I oto piąty rozdział Ewangelii Łukasza. Otwórzmy sobie Słowo Boże. I w tym piątym rozdziale Ewangelii Łukasza od początku czytamy tak. Pojawi się nam tu i Jezus, i Piotr. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci.
a wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzeszę z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A opowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli, także i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. To jest historia, która pokazuje takie pierwsze zetknięcie Jezusa z Szymonem Piotrem. Święty, Najwyższy, Syn Boży, Bóg i człowiek, taki jak my. Trochę go opisaliśmy, a Ewangelia go dosyć wyraźnie opisuje. I paradoks, który się tutaj pojawia. Zacznijmy od tego, że myśląc w sposób taki naturalny, gdy dochodzi do zetknięcia świętego z grzesznym, to normalnie rzecz biorąc, to ten święty powinien uważać, żeby się nie zabrudzić, sprofanować, no nie? To święty powinien był powiedzieć po naszemu: Piotrze, odejdź ode mnie, ty jesteś grzesznikiem, ja jestem święty, ja jestem Synem Bożym, ty taki jesteś rybak, jeszcze rybą cię czuć, to już w ogóle, nie dość, że grzeszny, to jeszcze rybą go czuć, no to już podwójne zło. I odejdź ode mnie, odejdź. Gdy dochodzi do kontaktu między świętym i grzesznym, to ten grzeszny nie ma nic do stracenia, no nie? To raczej święty ma coś do stracenia, bo może się zanieczyścić. Normalnie to grzesznik powinien lgnąć do tego, co święte, żeby się chociaż troszkę uświęcić, chociaż troszkę złapać tej woni świętości od tego, który jest święty. A tutaj mamy paradoksalnie sytuację, że to nie Jezus, a Piotr stwierdził, że do siebie nie pasują. To Piotr stwierdził: my do siebie nie pasujemy. Odejdź ode mnie, Panie, bo ja jestem człowiekiem grzesznym. My do siebie nie pasujemy. Lecz w tej historii i dalej, jak się historia potoczyła, wskazuje bardzo wyraźnie, że nasza grzeszność nie jest dla Jezusa żadnym problemem. Alleluja. Nasza grzeszność nie odrzuca Jezusa. Jezus nie jest świętoszkiem. On jest święty, ale nie jest żadnym świętoszkiem, który popada w jakąś histerię, jakby zobaczył jakiegoś grzesznika zbliżającego się do niego. Przecież Syn Boży właśnie po to przyszedł na ziemię, by zbawić nas z naszych grzechów, jak mówi Pismo. On właśnie po to przyszedł i Słowo Boże mówi, że tam, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska jeszcze bardziej obfitowała. Jezus, święty, najwyższy, on właśnie szczególnie interesuje się takimi ludźmi, którzy są zgubieni, którzy myślą o sobie, że się do niczego nie nadają, którzy stracili nawet opinię sami o sobie, dobrą opinię, którzy wstydzą się podnieść wzrok, którzy wiedzą, jak bardzo zawiedli. Jezus się interesuje szczególnie takimi ludźmi. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Czym więc jest problem i skąd się bierze ten paradoks, który chcemy tu dzisiaj z tego tekstu wyłuskać? Otóż obok tego, że czasem nam brakuje świadomości własnej grzeszności, o wiele częściej zdarza się tak, że diabeł wkręca nam w głowę, że my się nie nadajemy do chrześcijaństwa, że my jesteśmy tacy grzesznicy,
że my nie pasujemy do tego zboru, nie pasujemy do Ewangelii, nie pasujemy do tego, żeby być w niebie, bo my jesteśmy grzeszni, my żeśmy tyle rzeczy zrobili i diabeł przychodzi i gdy się zaczynasz zbliżać, gdy dochodzi do kontaktu z tym, co święte, gdy Słowo Boże zaczyna do ciebie docierać, gdy Duch Święty zaczyna poruszać twoje serce, diabeł przychodzi i mówi, ty się do tego nie nadajesz. Ty jesteś zbyt grzeszny. Ciebie nie stać na to, żeby prowadzić takie święte życie. Ciebie nie stać na to. Owszem, trzeba nam uważać, żebyśmy przez świętość swoją, tak zwaną, no wiecie, taką zewnętrzną pozę, nie wywoływali w ludziach takiego wrażenia, że oni się nie nadają. Żebyśmy diabłu nie pomagali przez swoją jakby postawę. Jeżeli będziemy tacy pruderyjni, jeżeli będziemy tacy, wiecie, histeryczni, że ktoś tu, jakiś grzesznik przyszedł, no to ten grzesznik szybko się zorientuje, że on do nas nie pasuje. Bo jaka święta niewiasta po lewej usiądzie, po prawej i jeszcze jakiś brat tego i jeszcze przemówi nie ludzkim głosem, tylko Słowem Bożym od razu, nie? Jakimś wersetem i tak dalej. I taki grzesznik się mówi, ja tu nie pasuję. Rzeczywiście ja w ogóle nie wiem, jak oni tu jakoś na czym, co innego mówią, na innej fali w ogóle nadają. Oni jakoś, nie wiem, dziwne to jest. Nie? Uważajmy na to. Lecz jeżeli jesteśmy jak Jezus, jeżeli stajemy się jak Jezus, to z jednej strony będziemy wśród ludzi funkcjonować jako przyjaciele celników i grzeszników, no nie? Nie będziemy wywoływać wrażenia, że grzesznicy to do nas nie pasują, bo my jesteśmy święci, ale właśnie będziemy mieli do czynienia z tym przedziwnym paradoksem, że niektórzy ludzie, nie wiadomo dlaczego, będą tak reagować i będą mówić, wy tacy jesteście inni, wy jesteście tacy niezwykli, tacy nieziemscy, że my się odejdź ode mnie, Panie, bo mi jest człowiek grzeszny. Czy Pan Jezus dał powody Piotrowi, żeby tak powiedzieć? Wszedł do jego łodzi przecież, nie? Przecież w tej rybackiej łodzie, w której może tam kleli nieraz siarczyście, że ryby nie mogą złowić. Może wracali, to tak bluzgali, zanim dopłynęli do brzegu, że głowa boli. Być może tak było, a Jezus się nie brzydził tą łodzią. Wszedł do niej i z niej przemawiał. Jezus nie dał żadnego powodu, żeby Piotr tak myślał, ale Piotr tak myślał, że to nie dla niego, że ten Jezus to nie dla niego, że to jest zbyt święte, żeby to mogło być dla niego. I właśnie na tym polega ten paradoks, że gardłowo potrzebujemy Boga, bo wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy zbawienia, ale bardzo często w tym kontakcie z Bogiem dochodzimy do wniosku, przyjmujemy taką postawę, że my się do tego nie nadajemy, że to jest zbyt święte dla nas, że to jest zbyt wielkie dla nas. Jeśli ktoś mógłby nie chcieć tu wzajemnego kontaktu, to Pan Jezus, który nie popełnił żadnego grzechu, jest święty. Ale właśnie na tym polega Jego wspaniałomyślność, że zostawił chwałę nieba, to miejsce, w którym czuł się jak ryba w wodzie i przyszedł na tę ziemię, gdzie z każdej strony go atakowali, gdzie z każdej strony był naciskany, śledzony, prześladowany. Przyszedł, ponieważ nas ukochał, ponieważ tak postanowił w swojej wielkiej miłości, że będzie nas ratować. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj to na nowo zobaczyli, że zostaliśmy przez Niego wybrani mimo naszej grzeszności. Że zostaliśmy przez Niego wezwani mimo tego, że On wszystko o nas wie, jakimi jesteśmy. I może się to stało wiele lat temu i my przez te lata gdzieś żeśmy sobie kluczyli, chodzili jakimiś bokami, to chciałem dzisiaj na nowo was wezwać. Uwierzmy w to, że jesteśmy przeznaczeni do zbawienia mimo naszej grzeszności. I przestańmy się boczyć i przyjdźmy do Pana Jezusa. I zacznijmy lgnąć do Pana Jezusa.
i raczej nie tak jak Piotr, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Powiedzmy, przyjdź do mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Przyjdź i ratuj mnie, przyjdź i zbaw mnie, przyjdź i oczyść mnie. Jest to jasne, co powiedzieliśmy? No to teraz weźmy drugą sytuację i też jakiś paradoks drugi. Ewangelia Mateusza, rozdział 16. Mateusza 16, 21. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. A on, czyli Jezus, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Cóż za historia, zobaczcie. Upłynęło trochę czasu, jakieś 2 lata, Pan Jezus i Piotr prawie codziennie byli razem przez te 2 lata. Kiedyś Piotr, wezwany przez Jezusa, mimo tego, że mówił: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny, zostawił wszystko, poszedł za Jezusem i byli razem przez 2 lata. Co z tej znajomości powinno wynikać? 2 lata razem z Jezusem. Co z tej znajomości powinno wynikać? Jak myślicie? Poznanie. Nabycie, przejęcie od Jezusa jego sposobu myślenia, no nie? Jak się kto z kim przestaje, takim się staje. Tak przynajmniej powinno być. Piotr powinien już przez te 2 lata dowiedzieć się, jak Jezus myśli, czego on chce, jakie ma... I jeśli on coś mówi, no to tak jest w ogóle. Jeśli Pan Jezus coś powiedział, to tak jest, chociaż to nie na moją głowę, ale tak na pewno jest. Tak powinien Piotr już myśleć. A Piotr posłuchał, co Jezus mówi, i jakby w tej relacji z Jezusem zapomniał, kim on w ogóle jest w tej relacji. I oto zaczyna, Jezusa tak na bok wziął i: Panie, co ty w ogóle gadasz? Żebyś się wstydził, nie mów takich rzeczy, nie wolno tak. Co ty mówisz? Co ty? I zaczął jakoś tam beszczać Jezusa za to, co Jezus powiedział. No po prostu uczeń zaczyna napominać nauczyciela. Są tu nauczyciele. Pozwolilibyście na dłuższą metę, żeby was uczeń napominał? Ludzie, to zaraz pała, uwaga, wezwanie rodziców. Jak ty w ogóle, co to jest? Piotr wykazał w ten sposób, że chociaż chodzi z Jezusem, to nie jest myśli jezusowej. Nie myśli tak jak Jezus. Myśli inaczej, myśli jakby nadaje na innej fali. I właśnie tutaj widać ten paradoks, z którym się nieraz mierzymy w naszym życiu, w Kościele, w środowisku chrześcijańskim. Że po kilku latach od pójścia za Jezusem stajemy się ekspertami, którzy o wiele więcej wiedzą i lepiej wiedzą od samego Jezusa, co i jak powinno wyglądać. Jak powinno wyglądać życie w Kościele, jak powinny być relacje między ludźmi, co jest ważniejsze, co mniej ważne i tak dalej. Pan Jezus takiej postawy nie akceptuje. On się nie zgodzi na to, żeby w jego środowisku, w gronie jego uczniów był ktoś taki, kto będzie mówił zupełnie nie w takim duchu jak on. Chociaż nas bardzo kocha i chce, byśmy byli blisko niego, mówi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Paradoks. Jezus nas kocha, chce, żebyśmy byli z nim, ale mówi: sio, tak nie można, tak nie będzie, nie zgadzam się na to. Słuchajcie, trzeba nam pamiętać, że jeżeli Bóg coś powiedział, to tak jest i kropka. Jeżeli Słowo Boże coś stwierdza, to tak jest, ani w lewo, ani w prawo. Tak jest. Jeżeli Jezus powiedział: idę do Jerozolimy, zabiją mnie tam i tak dalej,
to uczniowie, jeśli tego nie rozumieli, powinni się najwyżej zamknąć albo prosić o wyjaśnienie, ale absolutnie tego nie negować, ponieważ tak powiedział Jezus. Takie jest Słowo Boże. My wierzymy w Słowo Boże. My wierzymy, że każde Słowo Boże jest natchnione. Każde słówko, każda literka, każdy znaczek w oryginale Pisma Świętego jest natchniony. Tak i amen. Jeżeli byśmy od tego odeszli, jeżeli byśmy mówili, że jedno słowo może jest natchnione, drugie nie jest natchnione, to wychodzimy na manowce. To wtedy można już cokolwiek sobie powiedzieć, cokolwiek zinterpretować. My wierzymy w totalną inspirację Pisma Świętego, że każde słowo, każda postać w Biblii, każda sytuacja jest natchniona z inspiracji Ducha Świętego. I tylko jest kwestia, żeby do tego dotrzeć i to zrozumieć, i to uchwycić. Trzeba nam uniżyć się przed Panem i się absolutnie nigdy nie wymądrzeć przed Nim. Że my żeśmy poczytali, my już to wiemy. Trzeba nam pamiętać, że poznanie nadyma, że można i można się zrobić balonem. Najwyższy czas, by dojrzeć do tego, by stać się człowiekiem myśli Chrystusowej. Sam Pan Jezus, kiedy diabeł przyszedł i zaczął tam coś kombinować, powiedział: napisano albo powiedziano. Kropka. To wystarczy. To wystarczy. To jest postawa, o którą chodzi w gronie uczniów Jezusa. Nie uważajcie samych siebie za mądrych, czytamy w liście do Rzymian w 12 rozdziale. Inaczej, jako chrześcijanin powołany, by sprawiać Panu przyjemność i oddawać Mu chwałę, stajesz w poprzek Jego woli i Jego działania. Jeżeli nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie, to lepiej, żebyś się zamknął. To lepiej, żebyś nic w zborze nie mówił. Żebyś nie wywierał wpływu na innych. Żebyś nawet odszedł od zboru lepiej, niż żebyś, nadając na niewłaściwej fali, siał to między ludźmi. Pan mówi: idź precz ode mnie, szatanie, bo jesteś mi zgorszeniem. Psujesz mi robotę, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Jaki paradoks. Jezus, który przyszedł, żeby zbawić. Jezus, który tego Piotra parę razy zapraszał. Jezus parę razy chciał go wciągnąć, żeby stał się jego uczniem. Musi mu powiedzieć po paru latach: idź precz ode mnie, szatanie, bo jesteś mi zgorszeniem. Dlaczego? Bo Piotr zmarnował 2 lata, bo Piotr się jeszcze nie nawrócił, bo Piotr dopiero potem się nawrócił. Znamy jego historię. Ale teraz jeszcze się nie nawrócił. Był, mówiąc innymi słowy, był w zborze 2 lata. Albo 20 lat był w zborze. Ale ciągle jeszcze myślał po ludzku. I był zgorszeniem bardziej dla Kościoła niż zbudowany. Cóż za paradoks. Czy mamy z nim do czynienia i dzisiaj? Oczywiście, że mamy, bracia i siostry. Oczywiście. I chciałbym, żebyśmy z tego też wyciągnęli lekcję i otrzymali bodziec od Ducha Świętego, że trzeba nam stawać się myśli Chrystusowej, dociekać, jak myśli Pan i czego pragnie Pan, jak działa Pan, jakie postawy są miłe w Jego oczach i dochodzić do tego, co miłe Panu. I paradoks trzeci. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 5. I przybyli na drugi brzeg morza do krainy Gerazyńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem, rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: jak Ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, abych nie wyganiał z tej krainy, a pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc: poślij nas te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im.
Wtedy wyszły duchy nieczyste, weszły w świnie i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach. Ten, w którym był legion demonów. I zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu. Wow! Jak to możliwe, że Pan Jezus, który ludzi zapraszał do siebie, na lewo i na prawo wzywał do tego, żeby poszli za Nim, żeby byli z Nim, w tym przypadku, gdy człowiek się zgłasza, człowiek po takich przejściach, człowiek z takim przeżyciem, człowiek tak cudownie uwolniony, mieć takiego gościa w teamie ewangelizacyjnym, pomyślcie. To stępniak jeździ, szuka po Polsce takich ludzi, żeby sobie do tej Bożej bandy byłych bandytów tam wyszukuje, żeby mieć kogoś z takim świadectwem siarczystym, lepszym od jego samego. A tu Jezus miał taką okazję, gość, co 2000 demonów w nim siedziało. Więcej, no legion, to jest 6000. Stado świń 2000 nie wytrzymało tego, a świnia przecież dużo potrafi wytrzymać, no nie? Przecież świnia tam tego mózgu ma niewiele. Jest co bić, jest tego tam przecież. I te 2000 świn tego, tej presji nie potrafiło wytrzymać. To jeden człowiek znosił przez ładne lata, nie? To ktoś taki. Niesamowita historia. Jakaś paradoksalna sytuacja. Człowiek chciał pójść za Jezusem, a Syn Boży, który normalnie chce, żebyśmy byli z Nim, który zaprasza ludzi, by poszli za Nim, odprawił tego chętnego człowieka. Nie zezwolił mu na to, żeby poszedł za Nim. Dlaczego? A bo to jest dalej napisane. Ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. On chciał, żeby ten człowiek poszedł do swoich, do swojej rodziny, do swoich bliskich, żeby tam opowiadał. Żeby nie opowiadał gdzieś tam na drugim końcu Polski albo gdzieś tam, gdzie go nie znają w ogóle, gdzie jest całkiem inny, gdzieś w Indiach, gdzieś tam, gdzie jak przyjedzie Europejczyk, to ludzie myślą, że jakiś półbóg przyjechał i nadskakują, biegają przy nim i tak dalej, bo on w takiej koszulce, bo on tak mówi z takim ciekawym językiem, bo on taki złoty łańcuch ma na szyi, oj, 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 i jeszcze sygnet niektórzy mają ewangeliści. Jezus nie chciał, żeby on ruszył gdzieś tam w tym teamie ewangelizacyjnym, tylko żeby poszedł do domu, do swoich i tam stał się świadectwem tych wielkich rzeczy, jakie Pan uczynił. Znamy inną historię. Wracamy do Jezusa i Piotra. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus się z Piotrem spotkał i zadał mu te trzykrotne pytanie o miłość. I gdy Piotr tak solennie zapewniał, że miłuje Jezusa, to co Jezus mu powiedział? No to paś owieczki moje. Wobec tego, że jeśli mnie miłujesz, to zajmij się ludźmi, którzy są w potrzebie. Nie to, że siedź przy mnie, przytul się do mnie i tak sobie ze mną siedź i nic nie rób po prostu. Jak kruki ci przyniosą jedzenie, nie boj się. Siedź sobie spokojnie, nic nie rób, tylko paść moje owce. Z pasją je paść. Zajmij się moimi owcami. Prawdziwe przywiązanie do Pana Jezusa nie wyrażamy siedząc bezczynnie i tuląc się do Niego. Tak, potrzebujemy takich chwil, kiedy gdzieś tam w tej swojej izdebce, w tym miejscu odosobnienia przytulamy się do Niego, Mu mówimy i chłoniemy Jego miłość. Ale miłość do Jezusa wyrażamy przede wszystkim tym, co robimy, póki co przebywając w oddaleniu od Pana. Słowo Boże mówi,
2 Koryntian 5, 6, więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności. Wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Jemu się możemy podobać, będąc w ciele, w ten sposób, że będziemy zajmować się tym, co jest Jego wolą dla nas. Że będziemy szli, że będziemy pracowali dla Jego Królestwa, że będziemy się przejmowali każdym Jego słowem, że nie będziemy jakimiś, chciałem powiedzieć, dewotami, bo może to za mocne słowo, ale żebyśmy nie byli tacy, że my już tak z Jezusem, że najlepiej, żeby tego świata nie było, żeby niczego nie było, że my już w ogóle byśmy się najlepiej taki, co to my za płot żeśmy postawili, powinniśmy postawić, jeden już mi powiedział, bracie, powinniście betonowy płot postawić taki, żeby tutaj nikt nie zaglądał. I był zdziwiony, gdy mu tłumaczyłem, że nam właśnie zależy na czymś innym, że zależy nam właśnie na tym, żeby wszyscy widzieli, co my tu robimy, żeby wszyscy nie czuli tej granicy, żeby wiedzieli, że my jesteśmy dla nich, że jesteśmy otwarci. I tak mamy właśnie iść. Na tym to polega. Jest to swego rodzaju paradoks, że Pan Jezus, który tak bardzo chce, żebyśmy byli blisko Niego, póki co mówi go, do dzieła, idź, ubrudzisz się, idź, będziesz ciężko ci, zapłaczesz, idź, może będziesz musiał wieczorem wyznawać, bo nie przetrzymasz jakiejś pokusy, jak wleziesz w jakieś miejsce, ale idź! Idź i głoś, jak ja się nad Tobą zmiłowałem. Taka jest misja, takie jest powołanie uczniów Pana Jezusa. Podsumujmy. Trzy sprawy, trzy sfery, w których pojawia się jakiś rodzaj paradoksu. Pierwsza. Zostałeś wybrany i nadajesz się do Królestwa Bożego. Nadajesz się do nieba mimo Twojej grzeszności. Wierz w to. Uchwyć się tego. Nie daj sobie wkręcić, że ty się nie nadajesz do nieba, że ty się nie nadajesz do kościoła, bo ty jesteś zbyt wielkim grzesznikiem, bo cię ciągnie do świata, bo ty byś bardziej chciał teraz być na plaży niż w tej kaplicy. Ty tylko myślisz, kiedy się to skończy, żebyś jak najszybciej stąd wyrwać, bo tu jest gorąco, a tam do wody, plusk wody, ojojojojojoj. Mimo tego, że coś takiego w głowie ci się wkręca, nadaje się do Królestwa Bożego. Pan się wybrał, chce cię mieć, oczyści cię, zmieni cię. Będziesz w niebie, będziesz, uwierz Jezusowi. Nie mów Jezusowi nigdy, odejdź ode mnie, Panie, bo mnie jest człowiek grzeszny. Mów raczej codziennie, przyjdź do mnie, Panie, bo jestem grzesznikiem i Cię potrzebuję. Druga sprawa, po kilku latach wiary niestety możesz bardziej przeszkadzać niż pomagać sprawie Bożej. Straszne. Ale tak może być. Tak historia Piotra pokazuje. Normalnie po paru latach wiary powinieneś być jak Jezus, myśleć jak Jezus, działać jak Jezus. Ale może się niestety tak zdarzyć, oby nikomu się z nas to nie przytrafiło, że po paru latach staj się ekspertem. Ekspertem. Z taką miną eksperta mówisz innym, że to jest cielesne, to jest grzeszne. Tego nie wolno. Sam Jezus ma kłopot z tobą, ponieważ już Jezusowi zaczynasz mówić, że On nie tymi ludźmi się zajmuje, co trzeba. Że On nie do tej dzielnicy poszedł, co trzeba. Że zbór jest nie taki, jak trzeba i tak dalej. Dlatego strzeżmy się, bracia i siostry. I myślmy o tym, co boskie, a nie o tym, co ludzkie. I dbajmy i sprawdzajmy swoje serce, żeby Pan Jezus nam czasem czegoś takiego nie musiał powiedzieć i żeby zbór, gdy my wreszcie w swoim duchu eksperckim w końcu odejdziemy ze zboru, żeby zbór nie odczuł ulgi, żeśmy odeszli ze zboru. Oby było zawsze tak, że jeśli dochodzi do tego, że musimy ze zboru gdzieś, bo wyjeżdżamy, bo gdzieś się wyprowadzamy, bo coś się dzieje i nie możemy być dłużej w zborze, żeby została luka po nas, i łza w oczach innych wierzących, bo tak nam brakuje tego brata czy tej siostry, ponieważ on był jak Jezus.
ponieważ ono było w Jezus. I po trzecie, bliskość z Jezusem wyrażamy tym, co czynimy, żyjąc póki co w ciele. Nie wyrażamy bliskości z Jezusem w tym, że sobie po prostu zaszyjemy się w swoich czterech ścianach i sobie tak tylko po prostu cieszymy się ze swojej wiary, chrześcijaństwa. Wyrażamy przez to, że idziemy i czynimy Ewangelię w praktyce życia. Powstańmy do modlitwy. Zapraszam, abyśmy w jakiś sposób odpowiedzieli na te myśli z Ewangelii, ze Słowa Bożego, żebyśmy jakoś zareagowali. Jeśli ktoś ma parę zdań na ustach, wypowiedzmy to. To jest miłe w oczach Bożych, gdy my reagujemy na Jego Słowo.